Cześć wszystkim, z tej strony Zefirealist, witam Was w kolejnym odcinku z Riverbond. Dzisiaj podejmiemy się kolejnego świata, czyli wieprzowiska. Wydaje mi się, że na tej mapie nie grałem, ale mogę się mylić. Na pewno kojarzę kwestię opuszczania mostów zwodzonych. Muszę się też na nowo przyzwyczaić tutaj do poruszania się i tak dalej. Ale chyba to nie będzie takie ciężkie. Nie, wydaje mi się, że tę mapkę pierwszy raz widzę. Czyli mamy żaby. Żaby, czyli przysmak dla Francuzików. Zresztą na mnie też już kiedyś wołali Francuzik, gdyż jak się zapuszczę, to sobie zakręcam wąsa. Chociaż w sumie to chyba jedna czy dwie osoby tylko tak do mnie mówiły, ale no. Chyba się liczy. Dobra, spróbujemy go na odległość. Dobrze. Pewnie standardowo wyjdą dwa odcinki. Widzę, że zainteresowanie też tą gierką delikatnie rośnie. Co mnie bardzo cieszy, bo wydaje mi się, że taka całkiem przyjemna gierka. I do nagrywania, i do grania, i do oglądania, więc... według mnie całkiem spoko. Tak, i podtrzymamy ich trochę na odległość, bo szkoda byłoby tracić już jakiekolwiek życie na samym starcie. Tu oczywiście nic nie wiemy. Nie wiem w sumie, po co są te tabliczki. Chyba po prostu element ozdobny świata. No i widzę, że już w ogóle tutaj od samego początku jest walka, czego nie było chyba na poprzednich mapkach, tak mi się wydaje. Albo przynajmniej nie była jakaś angażująca na drugiej mapie, bo na pierwszej na pewno nie było już na początku tego. Chociaż teoretycznie tutaj... O, to jest w ogóle trochę głupio zrobione, że one są w stanie przeskakiwać te swoje ogrodzenia, bo chyba te ogrodzenia są właśnie po to, żeby tego nie przeskakiwali, tylko żeby trzeba było ich odblokować. No raczej, mogę się tu turlać, roli-boli, niczym w VLDL. Jak nie kojarzycie VLDL, to polecam mocno na tubach kanał Viva la Dirt League. Mega opcyjka. Okej, okay, i tu jest pierwszy most. I kompletnie nie wiem, w jaki sposób miałbym go opuścić, ale pewnie gdzieś tutaj jest na to rozwiązanie. Więc standardowo możecie się spodziewać, że to będzie odcinek podzielony, albo mapka podzielona na dwa odcinki. Ponieważ myślę, że nic się nie zmieni w kwestii tego, że to będzie trwało pół godziny cała rozgrywka na tej mapie, co nam łącznie na te... na te kilka mapek, 9 mapek, daje nam łącznie rozgrywki 4,5 godziny. Tak, tak. Miałem, teraz sobie przypomniałem właśnie, że miałem zmienić sobie skina. Mogę wam potem na koniec pokazać. Okej, okay, opuściliśmy jeden z mostów. Mogę wam na koniec pokazać specjalną mapkę, gdzie to się robi, gdzie ogarnia się skiny, gdzie widzi się wszystkie swoje skiny zebrane. Ale to już zobaczymy, ile nam w ogóle to czasu zajmie. Ja sobie może orientacyjnie spojrzę na czas. 11:21, dobra. Oczywiście to wlatuje w tym samym dniu, w którym to nagrywam, więc... jest piątek, 11 listopada, święto niepodległości. Wow, jaka prosta i szybka ta pierwsza misja. No ale dobra. I właśnie teraz to nagrywam, więc 11-12 listopada. Możecie się spodziewać odcinku właśnie z tego, a od niedzieli, o ile dam radę nagrać wcześniej, bo musiałbym dzisiaj już nagrać sobie na niedzielę odcineczek, od niedzieli byłyby odcineczki znowu z Margonem. Myślałem, słuchajcie, nad Minecraftem, ale stwierdziłem, że chyba nie ma sensu angażować się w jakiś świat w tym momencie, kiedy będą zmiany zaraz. Niedługo ma być nowa wersja, co jest chyba jasne, 1.20. Więc myślę, że z seryjką z Minecrafta ruszę na serii, na wersji 1.20. Myślę, że to będzie najodpowiedniejsze, żeby potem po chwili grania nie zmieniać świata. Dobra, mamy nową broń, mamy szyneczkę, więc lecimy tutaj. Odzyskaj królewski skarb. I to już brzmi przekonująco.
ale dobra. Albo przekonywająco. Jakoś tak to szło. Poprawność językowa level hard. Tu jest pewnie bagno, więc nie ryzykujemy. A tutaj kolejne żabki. Tak, więc mamy smaczek z Minecrafta, tak. Żabki wprowadzono, żabki mamy tutaj. Dobra. To co, może rozwalimy kilka mieczem? Albo nie, sprawdzimy szynę. Okej, okay. Szynka jest niczego sobie, powiem wam. 35 punktów obrażeń to całkiem spoko opcja. Więc dziabiemy ich szyną. Tak, mówili nie baw się jedzeniem. Tymczasem my walczący szynką. O, foken, król. Mag. Super, super duper. To ja może najpierw zrobię tych gnojków. O kurde, kolejny mag. Foken. Wiem, że mi tam miksturka wypadła, ale w tym momencie jednak oddalamy się nieco od przeciwnika, moi drodzy. Ponieważ ponad połowę życia nam momentalnie tymi atakami zbili. Obstawiam, że to kwestia nie tylko ataków magicznych, ale też ataków z broni białej. Bo jednak trochę ich tam się do nas przytuliło. Ale dobra, spróbujemy się tam dostać. O, dobra, już jest lepiej. Czyli mamy, no chyba niekoniecznie minibossy, po prostu magów. Magowie, wiadomo, troszkę silniejsi mogą być. No i mamy odzyskanie już tutaj dwa stosy złota na 4. Odzyskaj królewski skarb. Więc dobra, królewski skarb, część tego skarbu odzyskana, czyli tutaj jest wyjście. Tu będziemy kończyć questa, dobra. Skrzyneczka. Sprawdźmy, co my tu mamy. Berło błazna. Dobra, zakładamy, mamy miejsce. Okej, okay, to jest broń atakująca od boku. To jest bardziej dla mnie przystępna opcja. Ale maga szczerze wolałbym zrobić sobie na odległość. Okej, okay, to berło wymiata. To jest fajne tutaj w tej gierce, że miksturki nie wypadają, znaczy czasem wypadają w niekoniecznie pożądanym momencie, ale to ze względu na to... O, tu mamy wejście pod ziemię. Ale to ze względu na to, że wypadają czasem ze skrzynek lub z prezentów. Wow, what the fish was that? Nie zauważyłem, że tam były ładunki. Ale przede wszystkim wypadają tutaj, kiedy są potrzebne i to jest według mnie całkiem spoko opcja. Ponieważ no rzadko w gierkach tak jest, że kiedy jest na coś zapotrzebowanie, to my to akurat dostajemy. Niektórzy powiedzieliby to, że to zbyt wygodne. Ja bym powiedział, że to jest super opcja. Ale dobra, my jeszcze wrócimy tutaj, do tej zapadni. Ale cofnijmy się, bo chcę zobaczyć, co my tutaj mieliśmy do zdobycia. Tak, tu jest kolejny skarb, więc tutaj zakończymy questa, ale pójdziemy jeszcze pod ziemię. Dobra. Ulty są spoko, bo mają naprawdę mocne ataki, ale problemem jest według mnie to... Yeah, misja zrobiona. Mam nadzieję, że mikrofon nie ściąga mi dźwięków z tego. Ale wejdziemy jeszcze pod ziemię. Ale co do ultów, no to problem jest taki, że rzadko da się je załadować. Trzeba je załadować w momencie, kiedy przeciwnik jest daleko. A kiedy jest daleko, no to teoretycznie wykonanie tego ulta nie ma sensu. Więc trzeba by to sobie wyliczać dokładnie. Dobra, tu widzę, że nic ciekawego kompletnie nie ma. A nas nie interesuje jeszcze wyjście z gry. Więc zawracamy, idziemy pod ziemię, zobaczymy, co tam jest. Ewidentnie tam będzie trochę walki i trochę jakiejś kasy. Jak nic, będzie jakaś skrzynka fajna. Tak, już widzę stąd emeralda. Nie, to diament. W tym świetle się wydaje, że zielony. Przez te żaby. Ale dobra. Okej, okej, okej. Wchodzą działka. To troszkę... Ajajajajajaj.
mocno, ale dobra. To nie ryzykuje. Ten nie pije whisky z sokiem jabłkowym. By the way, naprawdę lepsze niż Skolon. Polecam. Jeśli ktoś jeszcze nie pił whisky z sokiem jabłkowym, warto spróbować. Ja nie lubię soku jabłkowego, ale whisky chodzi dobrze. A z tego co wiem, to moja widownia przede wszystkim jest w pobliżu mojego przedziału wiekowego. No wiadomo, tam każdy sobie może ustawić jak chce na Google'ach swój wiek, bo nie jest to weryfikowane, z tego co pamiętam. Ale z tego co widziałem, to wstępnie na ten moment, szczególnie po halloweenowej serii odcinków z Margonem. O, okej, nie lubię pięści, ale póki mamy miejsce, to możemy je założyć. To się tak to prezentuje, że w tym momencie mam widzów w przedziale wiekowym od 18 do bodajże 49 lat, czy coś takiego, czy tam 44, nie pamiętam jakie były dokładnie te przedziały, co oznacza, że przede wszystkim trafiam do widzów pełnoletnich, co mi się, ojej, zapomniałem, że tu się potem wszystko ten odnawia. O, to jest spoko, bo ma szybkie ataki. Słabe, ale szybkie. Więc to mi się podoba, bo szczerze nie chciałem nigdy trafiać do dzieciaków. Bo potem byłoby zgorszenie w kwestii tego, że nie wiem, no... jak ktoś widział moje początkowe odcinki z Minecrafta z serwera Zephyrite, no to mógł wyłapać, że zdarza mi się przekląć. Staram się tego nie robić od jakiegoś czasu. Ale no czasem się zdarza, szczególnie jak się ze znajomymi nagrywa. Więc... O, dobrze wam tak. Więc no... nie chciałbym też jakoś się specjalnie ograniczać ze względu na osoby młodsze. Kurde, że też oni się ciągle odnawiają, jak się przechodzi. Mogłem równie dobrze na początku to zrobić. A tak to ograniczam się po prostu z własnej kultury. Tak, moi znajomi mieliby teraz Minecrafta z kultury? Jak to znajomi? Nie no, żartuję, nie mam znajomych. Dlatego nagrywam na YouTube'a. Mam was. No, poznawanie ludzi, kiedy się nie chodzi na jakieś studia dzienne czy do szkoły, jest dość ciężkim zadaniem, więc cieszcie się swoimi znajomymi, póki możecie. Tak szybko odchodzą. A jak jestem na studiach dziennych, u mnie średnia wieku obecnie, dziennych, na podyplomowych, zaocznych, a zapomniałem, to jest woda, to u mnie średnia wieku obecnie to jest 45 lat, więc... spoko ludziki. Fajne jest to, że jest bezproblemowo, jeśli chodzi o kontakty. Nie ma jakichś niepotrzebnych sztucznych spin i tak dalej. Bo no, mam takie doświadczenia, że wśród typowo takiej młodzieży studenckiej, czy tym bardziej ze szkoły średniej, czy z podstawówki, gimnazjum jeszcze za moich czasów, że bywało rzeczywiście tak toksycznie. Dorośli ludzie, którzy mają swoje życia i mają większe problemy niż to, żeby obrazić kolegę, koleżankę, to no, nie bawią się w takie toksyczne kwestie, więc to jest naprawdę stonks. Jeśli mielibyście kiedyś wybierać, a idźcie na studia podyplomowe, często podejmują je osoby dorosłe, poważne, które wiedzą po co tam idą, niż młodzi studenci, bez obrazy oczywiście dla innych młodych studentów, sam też przecież dopiero co skończyłem licencjat, ale no bardziej wiedzą po co tam są, a znam masę osób, które po prostu no jakby byli ze mną na licencjacie, no kompletnie nie wiedzieli po co tam są, poszli, bo ktoś im powiedział, żeby tam poszli albo coś w tym stylu, więc no cóż, dobra, tam chyba nie ma sensu się wbijać. Tu sobie porozwalamy troszkę. Wow. Żaby człekokształtne plus żaba, która sobie skacze. Nice one. Bang. Właśnie, spróbujmy to zrobić taktycznie.
Jestem sierżantem w Związku Strzeleckim. Taki dodatek o mnie, bo pewnie się nigdy nie chwaliłem. A więc wiem, że marnowanie amunicji to jest głupota. Poza tym nieraz strzelałem się na ASG. Jej, mamy nową skórkę. Nieraz strzelałem się na ASG i tak dalej. Zresztą pracowałem jako wychowawca na obozach militarnych ASG. Więc wiem, że no full auto in buildings. I w ogóle jestem za no full auto. No chyba, że to ma po prostu wyglądać, a nie działać. No to wtedy spoko. Kto nie lubi walnąć sobie full auto. Ale no cóż, dobra. Ojej, 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 ojej. Strzelcy, magowie i broń biała, super. Dobrze, że ta miksturka tam czeka. Dobra, mamy cię, gnoju. No. I jak zwykle przy tej grze troszkę się wyciszam, bo skupiam się po prostu na tym, co jest wokół. Jest tu dużo bodźców wokół i czasem ciężko się skupić, żeby jednocześnie coś mówić. I jakoś tu grać logicznie. Właśnie, miałem strzelać mniej, dobra. No full auto. Na bosie i tak już będzie musiało być full auto. Nie ma innej opcji. Żeby jakkolwiek wybrnąć z walki z bossem. Tutaj bossem pewnie będzie też duża żaba. Zresztą widzieliśmy bossa. Widzieliśmy bossa w ikonce mapki. Więc myślę. Świata w ogóle. Więc myślę, że będzie fany. Mam nadzieję. Też to pierwsze, co mi się kojarzy z takim bossem żabim. Mam nadzieję, że nie będzie skakał wysoko i atakował z powietrza, bo to będzie ciężkie. I się pewnie damy radę jak zawsze, ale mimo wszystko będzie ciężko. Dobra, mamy 6 na 8 kawałków hasła, mamy kolejny tysiaczek. I tak, wykorzystajmy sobie to, roli poli. I najpierw strzelca. Dobrze, mamy gnoja. Dobra, przedostatni kawałek, moi drodzy, odszyfrowujemy. Hasło, całkiem rozbudowane te kartki jak na jakieś jedno hasło. Ale dobra, przygotowujemy się znowu tutaj na strzelankę. Dobra, czyli z góry to tyle. Dobra, dobra, ciebie jeszcze rozwalimy, gnoju. Zbierzemy sobie kasiorkę oczywiście. Odstrzelamy sobie trochę tego i lecimy dalej. Gdzieś tu na początku chyba coś pominęliśmy, mi się wydaje. Bo myślałem, że trafimy do mniej rozbudowanej części mapy. Tutaj byliśmy u tego gościa. Tutaj byliśmy. Nigdzie nie ma chyba mapy. No nie ma mapy, nie ma podglądu minimapki, więc nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, co pominęliśmy, a czego nam brakuje. Dobra. Wiecie co? Ostatnio mam jakąś taką ochotę na Minecrafta, ale to też rozbudziła we mnie kwadratowa masakra, bo wróciła znowu. Mam nadzieję, że teraz będzie na poziomie. Jedyne, co mnie martwi, to to, że tak rzadko wrzucają odcinki. A dobra, tu jest ostatni kawałek. Rzadko wrzucają odcinki, bo teraz widzę, że dzisiaj o 18 będzie live u SKKF-a, więc przy okazji robię taką reklamkę, bo osobiście bardzo lubię SKKF-a, bardzo lubię kwadratową masakrę, więc nie widzę problemu z tym, żeby poreklamować go troszeczkę. Zresztą to jest tak wielki kanał, że jakby moje... Oh fuck! Znaleźliśmy buga, słuchajcie. Fucken, co jest? Dobra, moi drodzy, latamy. We're flying, yeah. To chyba świetny moment na cięcie i możliwe, że zakończenie pierwszego odcinka. Nie wiem, ile czasu nam tutaj zeszło w tym momencie. Chyba to będzie dość długi odcinek, ale skoro się zacięliśmy, to zostawię to jako końcówkę
pierwszego odcinka z tej mapy i ja spróbuję po prostu zrestartować to i od nowa przejść. I wrócimy w tym momencie, w którym zakończyliśmy tę misję, moi drodzy. No nie spodziewałem się tego, szczerze. Jestem mega zaskoczony. Kurde, szkoda mi trochę wyniku, ale trudno. Więc to tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Cześć.